Patrząc na nasze wyniki po trzech kwartałach tego roku, warto zwrócić uwagę na wzrost przychodów blisko 5% i to przy wyższej niż rok temu rentowności brutto. Ta rentowność była wyższa o blisko 1 punkt procentowy. Takie parametry pozwoliły nam wygenerować dodatni wynik z działalności operacyjnej i to pomimo tego, że Team ponosił wyższe koszty obsługi logistycznej w relacji do roku ubiegłego i poniósł również wyższe koszty związane z odpisami na zapasach. Oba te czynniki mają charakter okresowy i w kolejnych kwartałach nie powinny już negatywnie wpływać na wyniki finansowe Teamu. To, na co warto również zwrócić uwagę, to wyniki finansowe naszej spółki zależnej 3LP. 3LP po trzech kwartałach wygenerowały dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, a wynik finansowy za trzeci kwartał na działalności operacyjnej i ze sprzedaży również był pozytywny. To pokazuje, że 3LP wchodzi na ścieżkę pokazującą, że w przyszłości powinni generować pozytywny wynik finansowy i że ten model biznesowy, który został wybrany, sprawdza się w praktyce. Na czwarty kwartał nie planujemy żadnych istotnych wydatków inwestycyjnych. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że będą finalizowane transakcje związane z inwestycjami już wcześniej rozpoczętymi. To znaczy w czwartym kwartale i w pierwszym kwartale 2018 roku będą przyjmowane na majątek 3LP elementy infrastruktury logistycznej, centrum logistycznego. Natomiast te inwestycje zostały już wcześniej po pierwsze zakomunikowane do rynku, po drugie zostały sfinansowane, o czym informowaliśmy w raportach bieżących. Zostały sfinansowane leasingiem.